Jacek Karnowski w studio, proszę Państwa, Wojtek Biedroń i Marcin Wikło. Witam Państwa bardzo serdecznie. Było o mediach, będzie o mediach. W programie też żołnierze, Jan Pietrzak. Mam do Was pytanie o mediach, o wielkim koncercie Murem za polskim mundurem w Telewizji Polskiej. Czy oglądaliście? Absolutnie tak. Widziałem, tak. 3,5 miliona. Było nas 3,5 miliona tak, patriotów. Jestem w tej liczbie. Zgromadziliśmy się, by wyrazić sympatię dla naszych żołnierzy, wsparcie. Nawet moi synowie wysłali takiego SMS-a z życzeniami. Niestety nie wyświetlono, ale może za późno wysłali, myślę. O, tak. Panowie, więc pytamy, jak ocenić koncert dla polskich żołnierzy, bo nie wiem, czy wysłyszycie wycie. Wycie, jęki niesmaku, niezadowolenia, zgorszenia, oburzenia. Że, ale co, że mundury nie wyprasowane, czy że co? Zły gust, co to jest w ogóle, pomieszanie. Zaraz będziemy o tej krytyce mówili. No chętnie, chętnie. Chętnie. Na początku o tym, że był to sukces, Jacek Kurski ogłosił pik. Wiecie, co to są piki? Wzrost oglądalności. Zobaczmy komunikat Jacka Kurskiego, prezesa Telewizji Polskiej. Oto on... Pierwszy w historii taki koncert w bazie lotniczej Wojska Polskiego w solidarności i hołdzie wdzięczności dla żołnierzy, funkcjonariuszy i policjantów strzegących wschodniej granicy ogląda na TVP1 i Polonii 3,5 miliona widzów. Dziękujemy. Dodajmy, że proszę Państwa, widzimy, to jest ta niebieska linia pik, pik, czyli bijemy konkurencję na głowę. Wszystko w dole, konkurencja leży i kwiczy. Zobaczmy również, proszę Państwa, informacje o tym, że to był hit tygodnia. Portal wpolityce.pl, bo portal informuje o tak istotnych wydarzeniach. Na scenie wystąpili Jan Pietrzak, Edyta Górniak, Rafał Brzozowski, Halina Frąckowiak, Captain Jack, Trubadurzy, Elwira, Lowbega, przepraszam, jeśli tu coś nie tak przeczytam, Wiki, Gabor Osiana chyba, No Mercy, Ingrid czy Las Ketchup. Zaśpiewali zarówno taneczne hity, zwłaszcza z lat 90. i wczesnych 2000. Coś dla was, panowie, coś dla nas. Jak i wspierani przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji i Chór Wojska Polskiego utwory patriotyczne. Wśród specjalnych gości weteran powstania, żołnierz batalionu Zośka, major Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, a także szef MON Mariusz Błaszczak, który dobrze się bawił. Mariusz Błaszczak nawet miał taką elegancką, czarną, błyszczącą marynarkę. Rzeczywiście tak trochę sylwestrowo to wyszło, ale może już coraz bliżej sylwestra. Las Ketchup nie wystąpili, mam informację z reżyserki. No ale słuchajcie, bo tak zastanawiacie się nad tą krytyką i tak się tu podśmiechujesz się troszkę, tak. Marcin. I zaraz powiem dlaczego. Z tych zespołów z lat 90. czy 2000. To ja ci odpowiem, że... Ale na co ty mi odpowiesz? Na tego typu imprezach należy grać utwory sprawdzone i znane publiczności. Nie daj Boże, słuchajcie, eksperymenty. No, słuchaj, ja znam bardzo dużo utworów i kilka z nich było tam takich, no mówmy się, ryzykownych. Tak? Ale w czasie drugiej... Chwileczkę, teraz no ja powiem, a potem ty mi opowiesz. No. Co do tego gustu. On umiarkowanie pokrywał się z moim gustem, może tak to powiem. Natomiast tak, to wydawało mi się to trochę na początku przypadkowym zlepkiem takich zespołów, które na jakichś koncertach organizowanych przez Telewizję Polską już widziałem. To równie dobrze mogła być wakacyjna trasa dwójki albo Sylwester. To mógłby być taki koncert. Natomiast ja uważam, że tutaj jakby walor artystyczny jest absolutnie drugoplanowy. Absolutnie drugoplanowy. Te laurki rysowane przez dzieci dla żołnierzy to też nie są Rembrandty, to też nie są dzieła sztuki. Natomiast pewien walor emocjonalny, którą niosą za sobą i te laurki, i ten koncert jest absolutnie numer jeden. Ja uważam, że mieszanina była zasadna. Jan Pietrzak, zobaczmy, co odpowiedział na krytykę, na zarzut, że było za dużo muzyki disco polo. I co odpowiedział Jan Pietrzak w wywiadzie dla portalu. O, to właśnie jest tenże zarzut i przywołujemy odpowiedź. Te zarzuty są nieuzasadnione. Tego typu koncerty mają swoją tradycję. Widzieliśmy także koncerty, zwłaszcza dla amerykańskich żołnierzy. Zawsze na takich koncertach są elementy rozrywkowe. Jest to, co jest modne wśród młodzieży, a żołnierze to ludzie młodzi. O tym, Wojtku, rozmawialiśmy przed tym programem, że to jest no Marilyn Monroe. Dla żołnierzy w bazie, amerykańskich żołnierzy w Europie czy w Korei potem przyjeżdżały pin-up girls rozebrane prawie że i śpiewały śpiewały śmieszne, popularne piosenki. To prawda, śmieszne, popularne piosenki. To powiem wam tak, no, to nie jest muzyka, której ja słucham w domu, tak? Nie? Nie, ale to nie, o to chodzi. Znaczy, to jest impreza, musisz z tą zgodzić, Marcinie. No tak, no, to jest drugoplanowe. Ludzie się mają dobrze bawić, ludzie się świetnie bawić. No, Marcin, jeżeli... Depeche Mode, przepraszam cię bardzo, tam by nie pasowało. No tak powiem ci to w twarz. No, jest parę numerów, które spokojnie, szczególnie w remixach. Ale słuchajcie, jeżeli 3,5 miliona ludzi odpala telewizor, czy patrzy... W czasach, kiedy jak milion ogląda, to się cieszymy, prawda? To jest naprawdę, no, najbardziej oglądane seriale mają po 2 miliony, 2,5. Tak? No tu mamy 3 miliony, ponad 3 miliony ludzi. Czy 500, bądźmy precyzyjni. Nie głupmy pół miliona patriotów. No o niecałe pół miliona Trzaskowski przegrał wybory. Ja myślę, że było nas patriotów więcej, bo to mówimy tylko o tym jednym odtworzeniu, a tych odtworzeń no telewizji polskiej już było kilka. Potem żyje taki koncert. Koncert żyje, jest pokazywany i słusznie. O, to mi się podobało, słuchajcie, to było naprawdę bardzo ładne. Czerwone maki na Monte Cassino, Edyta Górniak. W serialu Rodzina Soprano jest taki odcinek, w którym pada takie zdanie: hit is a hit. Po prostu jak coś jest przebojem, to po prostu jest przebojem. Ale Edyta Górniak jest fantastycznie śpiewającą osobą. No, może w wielu kwestiach możemy się nie zgadzać, to co do śpiewania. A ja z kolei się jak zawsze wzruszyłem Janem Pietrzakiem, bo to jest piosenka, którą ja pamiętam jako dziecko i się u nas w domu po prostu śpiewało na jakichś kasetach gdzieś zdobywało. Chcemy Orła Białego dla Jana Pietrzaka. I to jest świetny pomysł, który też właśnie z waszych ust słyszałem. Bardzo dobry pomysł, trzeba przekazać go zdecydowanie dalej. Słuchajcie, natomiast jest jedna rzecz dla nas wszystkich. Jest jedna rzecz taka... Ja nie wiem, czy ja bym nie cisnął jednak na to, żeby to był koncert polskich piosenek. Tak mi się wydaje, że może by to miało większą wymowę. Już pomijając pewne... Ale Marcin, ci artyści przychodzą, żołnierze, jesteśmy z wami. Ja tam już nie pamiętam kto, ale kilku z nich wyraziło wsparcie. Tak, po francusku, po niemiecku, po angielsku. W takim chwili, kiedy my jesteśmy zaszczuwani z każdej strony, to ma walor pewien, wiesz, taki, że świat popiera. No przynajmniej część. No, no. Ile osób, tyle pewnie pomysłów. Też pamiętajcie, że, przepraszam, przerwę tylko na moment, że to jest impreza, którą robiono na szybko. To znaczy, to nie jest zarzut w tym momencie. No taka była potrzeba chwili. Trzeba było to w miarę jak najszybciej zorganizować. Może gdyby, nie wiem, organizatorzy mieli jeszcze pół roku, to moglibyśmy się bawić. Marcin, ja podejrzewam, tak, ty masz doskonały pomysł, bo Jan Pietrzak ma pomysł, dokładnie idzie twoim tropem. Posłuchajmy. Zróbmy Sylwestra w mundurze. Również fragment z wywiadu dla portalu w polityce.pl. W PRL-u, mówi Jan Pietrzak, był festiwal piosenek żołnierskich. Ja sam z niego strasznie kpiłem, bo była tam nieznośna agitka propagandowa. Ale teraz wydaje mi się, że wojsko znów zyskuje świadomość tego, czym jest dla Polaków. Wobec obecnej sytuacji w Polsce kto wie, czy nie należałoby wrócić do jakiejś formy koncertu pieśni historycznych, wojskowych. Przecież mamy niesamowite pieśni legionowe, powstańcze, jest tego mnóstwo. Zatem jest pytanie, czy nie można by było tego typu koncertów organizować częściej, aby podnosić historię polskiej wojskowości. Ona w piosenkach jest zawarta. No tak to, mówi nasz Bart. To pokazują piosenki śpiewane 1 sierpnia podczas jakby rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tak? To wtedy jakby tam są ludzie, którzy absolutnie niosą te utwory na nowo i są na nowo śpiewane. Ja się upieram przy tym, że polskie piosenki zabrzmiałyby mi tutaj lepiej. Polska młodzież śpiewa polskie piosenki, Marcinie. Może, tak. Natomiast jakby przyjmuję ten argument rzeczywiście międzynarodowy. Ci żołnierze nie bronią tylko polskiej granicy, bronią całej Unii Europejskiej. Jakiś wymiar międzynarodowy ich pracy gdzieś na pewno jest. Poza tym to nie jest przypadek, że ten koncert oglądało aż tak wielu widzów, ponieważ to też pokazują wszystkie możliwe sondaże. I że jest 70–75% poparcie dla polskiego munduru, dla tego, co robi wojsko. 60-paroprocentowe. 60-paro? Widziałem 70% w jednym z sondaży. I tam jest zazwyczaj 19%, nie mam zdania, może jak to się rozciągnie. To w każdym bądź razie no, to są liczby, które no, rzadko jest aż takie poparcie dla jakiejś idei, prawda? Ale tam badania szczegółowe wskazują, że elektorat Koalicji Obywatelskiej jednak jest przeciw. Ale przeciw koncertom, czy przeciwko wszystkiemu? No, przeciwko wszystkiemu. Najlepiej, nie wiem, no może woleliby zorganizować, nie wiem, koncert. No. Panowie, ale żeby nie było, że my kadzimy. A koncert dla uchodźców już był. Trochę krytyki, zobaczcie. Tu trochę krytyki. Na przykład taka branżowa tutaj informacja z branżowego portalu. A musimy tą krytykę? Musimy. Poziom ulicy, taniego folkloru i remizy strażackiej. To jakiś smakosz musiał się tu wypowiedzieć, rozumiesz, nie? I konkretnie tutaj konkretny smakosz. Jarek Szubrycht, dziennikarz muzyczny Gazety Wyborczej i redaktor naczelny Nowej Gazety Magnetofonowej. On mówi tak: dlaczego w przerywnikach między wakacyjnymi hitami przypominano rotę przysięgi wojskowej albo śpiewano Czerwone maki na Monte Cassino? Muzycznie to był groch z wojskowej grochówki z kapustą z sylwestrowego bigosu. Kompletnie nie wiadomo, jaki był zamysł koncertu, jakie miało to wywołać emocje. Jeśli patriotyczne i tożsamościowe, to co tam robił Captain Jack z przebojem Iko-Iko? Jeśli to miała być zabawa, to czemu grano, żeby Polska była Polską? I dziwny jest ten świat. W świecie, w którym wszyscy mieszają wszystko, to już mówię ja, mieszają wszystko w postmoderna, kiedy nakazuje się, w tym jednym wypadku nie można pomieszać muzyki poważnej i rozrywkowej. Słuchaj, i tu by trzeba panu ekspertowi powiedzieć, no i co z tego? 3,5 miliona ludzi dało odpowiedź, tak, czy to było ok, czy nie było gazetę magnetofonową, przepraszam, nową gazetę magnetofonową. To nie ma znaczenia, ważne kiedyś było takie, kto czyta tygodnik powszechny, nieważne, ważne jak. Nie, to też jest istotne. To są ludzie, którzy są przeważnie całkowitymi no-name'ami i którzy bardzo im zależy, żeby na takiej krytyce wypłynąć, bo jeżeli... W tym tekście oczywiście on się skupił na kwestiach muzycznych. Oni nie rozumieją, że to ma wymiar duchowy, etyczny, moralny, no, taki po prostu patriotyczny. Nikt tego nie zauważa. Oni badają to na podstawie po prostu swojego podejścia do muzyki. Biją, żeby, wiesz, sprawa się nie podoba tak naprawdę. No nie mogą cierpieć. Wiemy, o co chodzi naprawdę. Ale są też tutaj ciekawe, jak z tego wybrniecie, bo są też takie zarzuty natury poważnej, etycznej, refleksji etycznej. Kolega z branży dziennikarskiej, Tomasz Lis, tak oto skomentował. Wydaje mi się, że skomentował w ten sposób no, koncert. Gdyby obecna TVP istniała 2021 lat temu, to być może niedaleko Betlejem zorganizowałaby koncert głosem za Herodem. To chyba chodzi o to, że tam w lesie ci biedni snują się, marzną, a my tu i w liściach zakopują te zwłoki. No to tak, taki czytałem artykuł w Gazecie Przyjaciele, emigranci grzebią kijami. Taka jest wersja. Nie, no. Ja się trochę zgubiłem z tym, o co tutaj Wisław chodzi. Ja zauważam jedną rzecz. Nie, no, że tam niewinny ginie w lesie, a ty się bawisz. No, tu Jezusa ukrzyżują, a my za Herodem. Ale jak oni kochają wracać do kwestii religijnych, biblijnych. A w 68? Tygodnik, który niszczy Kościół co tydzień. On naprawia Kościół, Wojtek, czas, żebyś to zrozumiał. No to jak zwykle źle rozumiem. No, ale gdyby Kościół był ewangeliczny, już prawie papież już prawie taki jest, no już imigranci wchodzić. I nagle się okazuje, że oni są pełni takich właśnie religijnych uniesień, porównań, cytatów i tak dalej. No to z każdym ma tyle wspólnego, co ja z Chinami. Nie, ale panowie, tutaj jakby też trzeba powiedzieć, że no jednak my nie możemy robić za idiotów. Znaczy ci imigranci są bronią. To my tak naprawdę ci żołnierze walczą z opresją, z agresją Łukaszenki i Putina. Oni nie walczą z imigrantami. To jest wtórna sprawa. To jest narzędzie ataku. 30 lat po tak zwanym odzyskaniu niepodległości. Marcinie, bo mało mówiłeś, my cię zagadaliśmy. Tu temperamenty mamy takie południowe, latino. To prawda, wy jesteście raczej tacy Captain Jack, raczej Halina Frąckowiak. Wspaniała artystka. Wspaniała artystka, dlatego ja mówię, bo zobaczcie, bo mówimy, że międzynarodowi artyści, ale jednak najwięcej miejsca poświęciliśmy artystom polskim, czyli Halina Frąckowiak, Jan Pietrzak, Edyta Górniak. To były świetne wykonania i mnie się to bardzo podobało, ale widzę, że masz otwarty tygodnik sieci na wywiadzie generał Kukuła, z generałem Kukułą, czyli dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest człowiek, który mnie zaimponował. Wraz z Markiem Pyzą przeprowadziliśmy wywiad z panem generałem i on mówi takie rzeczy fundamentalne, to znaczy jak należy wspierać żołnierzy i jakiego wsparcia ci żołnierze oczekują, jak bardzo wspierają się nawzajem. Jeżeli słyszą hejt lejący się na Straż Graniczną, pytamy, co by pan, panie generale, powiedział Straży Granicznej. On mówi, mogę powiedzieć tylko jedno: bracie, jestem z tobą, stoję na jednej linii. I ten koncert był taką formą powiedzenia, jesteśmy w tej samej linii, gramy w drużynie. I na końcu, zobaczmy, podobało się Polakom. Polecamy Tygodnik Sieci, bardzo ważny wywiad z generałem Wiesławem Kukułą, a zobaczmy teraz głosy zwykłych Polaków, zwykłych odbiorców, którzy chyba przyjęli ten koncert z satysfakcją. Bardzo proszę, te kilka tweetów dosłownie, tak. Panie to żołnierz akurat, Sławomir Pitera. Dziękuję za ten koncert, proszę bardzo. Przepiękny koncert w TVP1. Jakaś pani, no pani Jolanta, powiedzmy, ze Stanów Zjednoczonych. Tak? I jeszcze jeden przepiękny, wzruszający, cudowny, ja miałem rzadkie poczucie w czasie tego koncertu, że dzieje się coś ważnego. To jest taki czas, który, takie momenty są coraz rzadsze w tym świecie baniek, a tu miałem poczucie, że jesteśmy razem. Znaczy ja pamiętam, jak kilka tygodni temu byłem tam przy granicy i przygotowywaliśmy reportaż również dla Tygodnika Sieci. Rozmawiałem ze strażnikami granicznymi głównie. I to byli ludzie, to byli w pierwszej linii ludzi i oni prosili tylko jedno, dajcie nam wsparcie, dajcie nam poczucie, że robimy dobrą robotę i że robimy to dla was. Panowie, jesteśmy z wami murem za polskim mundurem. Dziękuję wam. Za chwilę kolejne, trzecie pytanie w programie. Mam do was pytanie, panowie. Zostańcie państwo z nami.